Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Wczoraj rozmawialiśmy na temat mądrości i w jakimś stopniu podejmowaniu właściwych decyzji. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat wysiłku, który ma wartość, lub o lenistwie. Tak jest. A tekst, który przeczytamy, jest z przypowieści Salomona z rozdziału 12. Przeczytamy go najpierw w Biblii Warszawsko-Praskiej. Brzmi on tak. To jest werset 27 z rozdziału 12. Rozmiłowany w wygodach nie złowi niczego. Wszystko, co ma wartość, wymaga wysiłku. Kiedyś pamiętam, jak byłem w szkole misyjnej, dyrektor tej szkoły misyjnej powiedział smutną prawdę. Już nie pamiętam dokładnie cytatu, który mi powiedział, ale bo w sanatorium, które było przy szkole misyjnej, prowadziło kilka inicjatyw i on powiedział, nie da się zrobić tak, że uruchomisz biznes, przynajmniej z jego perspektywy, i on będzie się rozwijał. On wymaga wysiłku. I wszystko, co sanatorium, jakby te kierunki podejmuje, wymaga ciągłego uważności, wysiłku, wkładania, i wtedy to wygląda dobrze i pięknie. Nie wiem, czy tak masz albo miałeś kiedykolwiek, ale ja czasem, jak jadę samochodem i na przykład włączę radio i tam jest informacja, że jest loteria i możesz teraz wygrać 1 000 000 złotych, wyślesz SMS-a, jeszcze w tym radiu, które czasem słucham, jest, że jak teraz wyślesz, to jest tyle razy więcej, to sobie myślę, może bym wysłał, nie? I od razu mam takie myśli, jakbym wygrał 1 000 000, to tak, 100 tysięcy był tam, dałbym tej osobie, 100 tysięcy bym przeznaczył na... Już sobie to tam planuję, nie? Jakby to wszystko było. A potem nie wysyłam SMS-a jeszcze, no, ale nieważne. Ale czasem sobie myślę, a jakby się tak pomodlić i powiedzieć, Boże, jak chcesz, to dasz, jak nie chcesz, to nie dasz, a ja wyślę SMS-a, nie? Jakby różne myśli w głowie się pojawiają. Ja nie próbuję teraz powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, tylko staram się odnieść do tego tekstu, że gdzieś tam w człowieku jest taka chęć szybkiego zysku, żeby uniknąć, po pierwsze, skrócić ten czas dochodzenia do takich środków, no bo teoretycznie można oszczędzać, a nigdy do tego nie dojść, albo pozbyć się tym samym tego wysiłku, który jest wymagany, żeby gdzieś coś osiągnąć, nie? Tak, właśnie wydaje mi się, bo ja rozumiem, co przeżywasz, i to są u mnie takie nocne biznesplany, myślę i marzę, i co by było, gdybym miał tyle. Natomiast tak dotarła do mnie taka myśl, a co gdybym tą samą może wiarę zaangażował w to, że Bóg może mnie użyć, żeby do tego dojść, nie? Tylko to ten wysiłek. Nie? No ale to boli, bo jak na przykład, no nie wiem, teraz nagrywamy zasilacza, nie? To jest jakiś program, a przecież początkowo, gdy zaczynaliśmy działalność medialną, to ja bym chciał, żeby od razu wszystko było na takim poziomie i takie wspaniałe i cudowne i niezwykłe. Filmy najlepiej, żebyśmy nagrywali, nie? Ale można marzyć i nic nie robić. Tak jest. A można powoli iść do celu. I to ze wszystkim tak jest. Nie wiem, choćby z budową domu albo organizowaniem, no nie wiem, jakiegokolwiek wydarzenia. Ciągle można marzyć, licząc, że coś się wydarzy. I nawet jeśli raz na 1 000 000 komuś się to wydarzy, to jest tak mały procent, że nie ma co na to liczyć, nie? I wtedy zwykle nic się nie dzieje, a mogłoby się coś po prostu dziać, tylko powoli i nie tak ekscytująco. Dokładnie. Dlatego pozwólcie, że przeczytam jeszcze jeden fragment. Przypowieści 13:4. Leniwy wiele podąża. Pożąda. Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma, lecz dusza pilnych jest obficie nasycona. Nie, ten fragment, że tutaj wymaga wiele wysiłku, ale tutaj ta dusza, która jest pilna, ona odczuwa jeszcze właśnie większe spełnienie tego, że coś udaje się zrealizować. I to jest też tak, że ten, który jest nazwany tutaj leniwym, on też właśnie ma te pragnienia, on chce. I to nie jest tak, że on musi chcieć złych rzeczy. To w ogóle nie jest tak opisane. Tu jest zapisany pewien mechanizm, jakaś obserwacja autora, i te chęci robienia tego, co dobre, zyskania szybko tego, co dobre, one usprawiedliwiają nierobienie poniekąd, nie działanie w tym kierunku. I oczywiście
wiadomo, że niektóre przedsięwzięcia wymagają tego, żeby usiąść, żeby to przemyśleć, żeby się zastanowić, czy w ogóle to ma sens, czy warto. Bez sensu byłoby zacząć budować, nie przelicząc, czy ma się wszystko, jak powiedział później w Nowym Testamencie bodajże Jezus, tak to mówił. Ale no, to jest jakaś taka perspektywa, że każdy ma te pragnienia, tylko jest ta droga wolniejsza i ona jest o tyle też bezpieczniejsza, że Salomon przestrzegał, że gdy wybieramy tę szybszą, ona czasem kusi nas, by robić ją, by dochodzić do tego na drodze, która jest niesprawiedliwa. Czy to przez kradzież, czy właśnie przez jakieś inne rzeczy. No cóż, to taka przestroga. Jakieś oszukiwanie, jakieś różne machlojki, żeby było łatwiej, żeby było szybciej. No tak. Właśnie też autor Księgi Przysłów zauważa inny mechanizm. Łatwo zdobyty majątek maleje. Kto stopniowo gromadzi, pomnaża go. Oczywiście, to co mówiłeś, że w kilku przypadkach na milion może tak być, że ktoś sobie z tym poradzi i że ktoś nadrobi pewne właśnie umiejętności, pewną wiedzę, która pozwoli mu dalej rozwijać ten majątek, który nagle po prostu wpadł mu w ręce. Natomiast generalnie jest tu pewien mechanizm, że łatwo zdobyty majątek ostatecznie maleje. I tutaj moglibyśmy również przytoczyć masę historii, czy to ze świata biznesu, gdzie po prostu ludzie, nie umiejąc zarządzać, coś im się udało, albo otrzymali jakieś pieniądze, po prostu z czasem je tracili. Ale dla mnie właśnie ciekawy jest ten wniosek, którym się podzieliłeś, że leniwy to nie jest ten, który jakby ma wszystko gdzieś. On może chcieć rzeczy dobrych, tylko nie znalazł odwagi do tego, żeby spróbować. I wydaje mi się, że świadomość tego, że podjęcie wysiłku nie jest rzeczą złą. Bo wydaje mi się, że przynajmniej ja się zderzam z taką narracją troszeczkę w świecie mnie otaczającym, że wybierz łatwiejszą drogę, my ci pomożemy, łatwo jest dobre, nie? A jednak podjęcie decyzji, że okej, nawet jeżeli będzie trudno, ale no spróbujemy, co z tego wyjdzie, jest rzeczą dobrą, rzeczą rozsądną. No to prawda. Ja bym chyba chciał jeszcze odnieść się do tego, że lenistwo nie jest tym samym, co odpoczywanie. Bo odpoczynek jest potrzebny, jest konieczny w codziennym funkcjonowaniu i trzeba odpoczywać. Ktoś zdefiniował lenistwo, że to jest odpoczynek, zanim się zmęczysz. Okej, nie słyszałem, ale właśnie to jest to, że pracowitość sprawia, że odpoczynek lepiej smakuje. Ja pamiętam, nie wiem, wiesz co to jest pobaba? No to u nas po babo nazywano taki wspólny posiłek po tym, gdy na przykład sadziło się ziemniaki albo w domu je wykopywało, sąsiedzi się wszyscy zbierali, razem się pracowało i potem zbieraliśmy się razem i był wspólny posiłek. Ja dzisiaj pamiętam, że zawsze były takie, wiesz, takie duże talerze i na nich kanapki na pół przekrojone, poukładane, wiesz, i tam zawsze było masło, był jajko. Pomidor, jajko, ogórek, ser taki starty na górze i plasterek kiełbasy, nie? I to było najlepsze, bo najlepiej się odpoczywało po wysiłku. I ta praca, szczególnie w dobrych warunkach, ona była też w porządku. Była męcząca, ale była w porządku. Wiadomo, że czasem praca jest straszna. Człowiek musi pracować w warunkach, które są do niczego i chęć zmiany pracy też nie jest dowodem tego, że człowiek nie chce pracować w ogóle. Natomiast tutaj jest taka perspektywa pokazana, że lenistwo jest czymś, mówiąc tutaj mam na myśli w ogóle w Biblii, czego człowiek się może uczyć. Bo Tymoteusz, Paweł do Tymoteusza napisał o wdowach coś takiego, powiedział o pewnej części wdów, wiadomo, powiedział, oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. I teraz człowiek czasem znajdzie się w takiej sytuacji, w której, nie wiem, przez jakiś czas nie ma pracy albo no, różne losowe rzeczy się mogą wydarzyć, ale zwykle chce z tego wyjść, chce jakoś być użytecznym, chce układać swoje życie, chce brać odpowiedzialność za swoją rodzinę, za siebie samego. Natomiast lenistwo jest czymś takim, czego można się uczyć i chyba łatwo jest wyrobić sobie w umyśle te ścieżki, które sprawiają, że człowiek jest coraz bardziej leniwy. Dzisiejszy świat chyba. Można łatwo znaleźć na to argumenty, że jakby nie jest ze mną tak źle. Właściwie ciężko zocenić samego siebie, czy jest się leniwym. No tak, tak. Bo to są zawsze te dwie skrajności. Ktoś będzie
będzie mu łatwo powiedzieć, że jest leniwym, albo w każdym razie będzie leniwy i trudno mu będzie, a potem będzie pracoholik z drugiej strony, nie? I też będzie to trudno określić. Ale chyba w tym świecie, przez to, że mamy tak łatwy dostęp do rozrywki, jakoś tak, ja nie chcę brzmieć tendencyjnie, ale wydaje mi się, że łatwo jest wyrobić sobie nawyki, które usprawiedliwimy, a jednocześnie one będą czynić nas nieużytecznymi w ogóle i w kontekście duchowym, i w kontekście zwykłego życia takiego codziennego. Tak, łatwo jest patrzeć na kogoś, kto dorobił się czegoś i pomyśleć, no a może dostał, albo no jemu jakoś się udało, jemu przyszło, ktoś może mieć fajne małżeństwo, no oni się dobrali, no ktoś może coś innego posiadać i łatwo jest popatrzeć i no gdybym ja miał to, to byłoby inaczej. Tylko raczej za tą perspektywą nie widzimy, ile kogoś to kosztowało. Mhm. Ile ktoś czasu, wysiłku poświęcił na to, żeby czegoś się dorobić, żeby zbudować daną relację, żeby porozumieć się czy dogadać. I wydaje się, że dlatego to ma wartość, bo ktoś włożył w to wysiłek i zobaczył owoc tej pracy, którą i również Bożego błogosławieństwa, które się za tym kryje. I wydaje się, że jakby niezależnie od tego, co mamy, ale właśnie wartość tego wysiłku sprawia, że możemy czuć satysfakcję z tego, co osiągnęliśmy. Mm-hmm. Nie? I dlatego jakby tak dla siebie ja wyciągnę wniosek. Nie warto się zbraniać przed wysiłkiem, bo to zawsze się wiąże z osiągnięciem jakiejś wartości. Nawet jeżeli czegoś nie osiągnę, to wartość jest doświadczenia i próby jeszcze raz. Ja myślę sobie też tak, po tym, co mówiliśmy, że czasem myśli po prostu się pojawiają i ja nie sądzę, by myśl, że szybko chcę osiągnąć coś, co jest dobre, była z gruntu zła. Raczej po prostu myślę, że pomimo tego, że ona się pojawia i istnieje, powinniśmy być po prostu gotowi, żeby iść tą drogą, która pomoże nam osiągnąć ten cel, nawet gdyby droga była dłuższa. Bo każdy chce, żeby szczęście, pokój, żeby to wszystko było już tu i teraz. No, trudno powiedzieć, że coś w tym jest nie tak. Nie wiem, ale wydaje się, że właśnie lenistwo to nie jest, że chcemy, żeby było łatwiej, tylko że nie robimy. Mhm. I zawsze chcemy łatwiej, ale idziemy do przodu, niezależnie czy byłoby trudno. I to jest właśnie, to właśnie powinna być piękna wartość. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami dzisiaj. Teraz przed nami czas jeszcze modlitwy. A chyba tym razem... Teraz ja, więc najpierw czas dla Was, a później ja będę się modlił. Panie Boże, dziękujemy Ci bardzo, że w tym świecie, w którym żyjemy, dałeś nam nawet prawa, które mówią o tym, że należy odpoczywać. Chroniłeś tego odpoczynku i w tym świecie, w którym praca jest ważna i odpowiedzialność jest ważna, chciałeś, byśmy zachowali równowagę. Dzisiaj, gdy czytaliśmy teksty kaznodziei Salomona, króla, człowieka, który przeżył tak wiele, prosimy, żebyś otworzył nam oczy i pomógł nam zobaczyć, gdzie jesteśmy. Jeśli jesteśmy w dobrym miejscu, chwała Ci za to, strzeż nas, pilnuj i prowadź dalej tą drogą. Jeśli pracujemy za dużo, pomóż nam znaleźć czas na zatrzymanie się i odpoczynek. Jeśli jesteśmy leniwi, zachęć nas, daj nam jakiejś takiej siły, by pomimo tego, że może nie chcemy albo są w nas różnego rodzaju pragnienia, żeby jednak zaangażować się w to, co jest ważne. Byśmy mogli wzrastać, byśmy mogli poznawać Ciebie coraz bardziej i przez to być też, Panie, nie krnąbrnymi, ale tymi, którzy uczą się tej odpowiedzialności. A niech wszystko to dzieje się ku Twojej chwale. Amen. Amen. Dziękujemy za to, że byliście razem z nami, za wysłuchany odcinek. Dziękujemy również za to, za te wszystkie ciepłe komentarze, które zostawiacie pod filmami, za to, że również ten kanał się powoli rozwija i za Wasze subskrypcje. A dzisiaj życzymy Wam takiej dobrej, Bożej równowagi między odpoczynkiem a pracą, ażeby Wasz wysiłek był również taki spełnieniem
żeby był radością obfitości. I abyście się nie obracali na łożu jak drzwi na zawiasie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.